wnioskuję, aby zsynchronizować czas odjazdu autobusu szkolnego Pingusa z gimnazjum w taki sposób, żeby mogły w nim wracać również dzieci uczęszczające szkoły podstawowej. Wniosek przeanalizujemy. Trudno mi jest na gorąco odpowiedzieć, jak to z tym rozkładem jazdy. Dysponentem autobusu jest dyrektor gimnazjum. Myślę, że tutaj wspólnie z dyrektorem szkoły podstawowej mogą ustalić, uzgodnić taki rozkład zajęć, że może dałoby się ten wniosek spełnić i pogodzić. Jeśli osobiście jestem za tym, żeby to pomóc. Nieznane mi są też fakty odnośnie niewłaściwego naliczania podatku od ciągników wraz z naczepą, ciągniki siodłowej z naczepą. Zwrócimy uwagę, jak to rzeczywiście wygląda. Sprawdzimy, bo nie było tego uczynienia. Pani Radna Bogusława Serwicka, kiedy planowała modernizacja drogi, przed chwilą było czytane pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, z której wynika, że do roku 2014 nie jest planowana modernizacja drogi Tarnów-Szczucin, natomiast cały czas trwa projektowanie. Projektowanie rozpoczęło się w 2008 roku. W mojej ocenie potrwa jeszcze minimum 2 lata. Znając procedurę, jak długo trwała przy obwodnicy, gdzie projektowanie trwało 5,5 roku łącznie z tym, że zmieniały się na początku koncepcje z winy samego inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Teraz w przypadku obwodnicy jest procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Chwilowo jest zawieszona z uwagi na to, że jeszcze musi powiedzieć się w tak zwanej powtórnej ocenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. To potrwa jakiś miesiąc do dwóch i później dalej jest wznowiony proces wydawania pozwolenia na budowę. Gdy pytałem w Urzędzie Wojewódzkim, mówią maj, czerwiec, termin realny, no chyba, że będą jakieś takie skomplikowane stany prawne, że będzie wymagało to dłuższego badania. Tam jest kilkaset stron z uwagi na dużą liczbę działek, bo odcinek jest prawie 7 km. Kiedy będzie budowana ta droga od Tarnowa? No jest w wykazie zadań, to jest ten jeden plus, że po roku 2014 jest w wykazie zadań Generalnej Dyrekcji Krajowej Modernizacji. No jednak tutaj bym zachował duży jakiś taki trochę margines wątpliwości, to wcale nie musi oznaczać, że to będzie od razu rok 2015. To jest też bardzo duży odcinek, są 27 km objętych postępowaniem, są różne stany prawne, różne strony, chociaż jest tak zwana specustawa, ale widzimy, już to się powtarzam na przykładzie obwodnicy, że procedury mogą trwać bardzo długo. Obecnie działania nasze są takie również, żeby koncentrować się na budowie obwodnicy, czyli zabezpieczyć środki na odszkodowania i jak najwcześniej rozpocząć tę budowę, na co potrzebne są środki. Te sprawy jeszcze nie są ostatecznie tak samo przesądzone. Pani Radna Wido, odnośnie tego, że przy ulicy Czernia są nowe budynki mieszkalne, do których chcą się ludzie wprowadzać, brakuje wodociągu. Tak, wodociąg jest doprojektowany, chcemy dobudować, znamy tą sprawę. No trochę pechowo też się składa, że projektant, który w tamtym roku miał skończyć do końca roku, nie wykonał zadania z uwagi na przypadek osoby, dość poważnie zachorował. Obecnie wrócił ze szpitala, wznowił prace projektowe, bo już rozważałem w ogóle zerwanie umowy i zmianę projektanta, co też wcale bardzo by dużo nie przyspieszyło. Aktualnie są wszystkie materiały przygotowane do wydania decyzji o warunkowaniach środowiskowych. Następnym krokiem będzie złożenie projektu technicznego i pozwolenie na budowę. Chcemy to zadanie, aby się udało zrealizować jak najszybciej. Znam dwa takie przypadki, że osoby chciałyby się po prostu wprowadzić. Nie bardzo widzą sens kopania studni w tym momencie. I to jest prawda. Więc podjąłem takie działania, że wyłączamy z projektowania wspólnego kanalizacji i wodociągu. Wodociąg oddzielnym trybem, żeby szybciej tą sprawę załatwić, bo z kanalizacją sprawa jest dłużej trwająca. I również pani radna Anna Wido, sprawa upamiętnienia miejsca i w ogóle dotarcia do miejsca katastrofy Halifaxa. Chcę powiedzieć, że ofiary
czyli lotnicy zostali upamiętnieni. Jest obelisk na cmentarzu parafialnym na miejscu, gdzie pierwotnie spoczęły ich szczątki po tej katastrofie. Natomiast w tym projekcie, który napisaliśmy wspólnie z panem dyrektorem Dąbrowskiego Domu Kultury, jest przewidziane, że tam powinna się również pojawić tablica pamiątkowa na tym polu, jak i również oznakowanie dojścia, czy jakby tą ścieżkę historyczną do tego miejsca katastrofy. Tam będzie krótka tablica informacyjna. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyremontować tej dwukilometrowej drogi od ulicy Piłsudskiego, która tak de facto idzie w większości po terenach prywatnych, ale po prostu na ciąg pieszy, na przejście turystyczne. Na pewno tam mieszkańcy nie będą mieć nic przeciwko temu. W związku z tym wydaje mi się, że pani wniosek zostanie w całości uwzględniony. Realizacja nastąpi w 2013 roku. Pieniądze wnioskujemy w tym roku, umowa będzie bliżej końca roku i fizyczne wykonanie, myślę, że jest wiosna do przyszłego roku. To będzie też dobra ścieżka historyczna do prowadzenia lekcji historii młodzieży, tak samo jak w synagodze będzie na tematów także historycznych realizowanych. To są odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie do tej pory były. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.